ma to charakter oszustwa jednak internetowego i jest to zaplanowane z góry. To nie była promocja, bo jeśli połowa diet nie dociera, tak, no to zapłaciliśmy za to pełną cenę. Ja rozumiem, że to są produkty do wyrzucenia. Nie. To są produkty, które klienci potem już dostawali. Żartuje pan? Nie. To pani jadła. Przeszybko zapomnieć o tym. Dzisiejszym kiciorem ogłaszam niniejszym kolację w postaci parówki i majonezowej sałatki. Codziennie kilkaset tysięcy Polaków korzysta z usług firm cateringowych. Pandemia koronawirusa spowodowała prawdziwy boom na sprzedaż posiłków dostarczanych do domów. Obecnie takie usługi świadczy blisko 900 firm. Jedną z nich zainteresowaliśmy się po sygnałach od naszych widzów. Do redakcji Uwagi zaczęły spływać dziesiątki maili od niezadowolonych klientów. Pani Sylwia od pewnego czasu korzysta z posiłków przywożonych do domu. Firma, z którą wcześniej miała umowę, dostarczała posiłki regularnie, ale kobieta nie była zadowolona z ich jakości. Znalazła więc nowego dostawcę. Co panią skusiło akurat na wybór tej firmy? Cena. Tego dnia był rabat minus 35% i to mnie najbardziej skusiło. Po rabacie to było 26 zł. Ile było tych posiłków? 5 posiłków. No to jest bardzo, bardzo niska cena. Tym razem tylko na początku posiłki były dostarczane regularnie. Potem przyjeżdżały jedynie co któryś dzień. Oprócz tego, że no, jest to jakaś strata finansowa, to jest to też taka strata, że człowiek się nastawia, że będzie sobie robił dietę. Czyli de facto trzeba było sobie tę dietę zastąpić czymś innym no do tak, jedzenia. No tak. Jak ktoś jest głodny, to szybko kupuje to, co jest pod ręką, prawda? I nic z diety. Nic. Pan Piotr pracuje w branży IT. Ze względu na brak czasu od lat korzysta z gotowych posiłków. On również postanowił zmienić dostawcę. I w tym przypadku o wyborze nowej firmy cateringowej zdecydowały niezwykle atrakcyjne promocje. To jest dziwne, że firma, która dostarcza catering na całą Polskę, codziennie oferuje promocje typu 30, 40, 50% plus dodatkowe dni gratis w momencie, kiedy, no nie oszukujmy się, ceny żywności rosną, więc mało która firma w ogóle byłaby w stanie coś takiego zrobić. Szybko okazało się, że promocje są tylko pozorne, bo posiłki po prostu nie docierały do odbiorcy. Koło połowy zamówień było niezgodnych z naszym zamówieniem, z czego jakieś 30% w ogóle do nas nie dotarło. Powstały grupy ludzi, którzy czują się oszukani, mogę tak, tak powiedzieć? Tak, czują się oszukani i często nie są zwracane im pieniądze. Największą popularność ma grupa Gdzie jest moje zamówienie? Tutaj już mamy 1200 członków tej grupy. Zakład, w którym produkowane są te posiłki, mieści się w jednym z miast na północy Polski. To stąd trafiają one do wielu miast w całym kraju, oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Co ciekawe, ta sama firma wysyła zestawy dietetyczne, posługując się czterema różnymi nazwami. Wybrany numer jest najmniejszy. Spróbuj później. Próbujemy się skontaktować z producentem cateringu, dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronach internetowych firmy. Jednak bezskutecznie. Nie ma takiego numeru. Tak? Dzień dobry, moje nazwisko Mariusz Zieliński. Ja tu dzwonię, bo tutaj zauważyłem diety. Ktoś się pomylił. My żadnych boksów, żadnych tych, to nic nie wiem. Niestety kontakt telefoniczny okazał się niemożliwy. Dotarliśmy natomiast do byłych pracowników firmy. Jak to się dzieje, że można zrobić dietę składającą się z 5 dań za ponad 20 zł, niecałe 30? Jedynie właśnie w ten sposób, że część po prostu ludzi nie dostaje tych diet. To dlaczego to wszystko działa? Na zasadzie w piramidy finansowej podejrzewam, ponieważ teraz łapią nowych klientów, mają promocje minus 40, minus 50%, więc nowi klienci nieświadomi tego, co się dzieje, wykupują te diety i oni za pieniądze uzyskane od tych nowych klientów wypłacają starych klientów oraz pracowników.